Dzień dobry, oglądają Państwo kolejny odcinek programu Gość Dnia. Ja nazywam się Daria Jęczmionka, a moim rozmówcą dziś jest prezydent Głogowa, pan Rafał Rokaszewicz. Witam Panie Prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Prezydencie, nowy rok jest dobrym czasem, aby podsumować to, co się udało, a to, czego się nie udało zrobić w poprzednim roku. Zacznijmy może od dobrych informacji. Gdyby Pan Prezydent mógł powiedzieć o trzech takich najważniejszych, kluczowych inwestycjach, które udało się zrealizować w roku 2017. Tych inwestycji jest bardzo dużo, różnych zadań, które często rozpoczęliśmy w 2017 roku. Kontynuować je będziemy w tym roku. Myślę, że zanim przejdę do tych inwestycji, warto powiedzieć, że to był bardzo udany rok, jeżeli chodzi o zdobywanie środków zewnętrznych. Jako urząd, jako nasze jednostki, spółki pozyskaliśmy łącznie 35 milionów środków zewnętrznych na kilkanaście zadań. To są głównie środki unijne, dotacje, ale także środki pochodzące z województwa dolnośląskiego, ministerstw. To naprawdę cieszy, bo dzięki temu możemy pomnażać środki przeznaczone na inwestycje, na działania. Dzięki temu możemy pochwalić się kolejnymi zadaniami, kolejnymi inwestycjami. Myślę, że do najważniejszych inwestycji, które zrealizowaliśmy bądź rozpoczęliśmy ich realizację w 2017 roku, trzeba zaliczyć rozpoczęcie odbudowy teatru. Tu oczywiście również dofinansowanie ze środków zewnętrznych, 14 milionów z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To pierwsze takie duże zadanie. Drugim zadaniem bardzo ważnym, istotnym było rozpoczęcie modernizacji, przebudowy Alei Wolności. Zadanie rozłożone na kilka lat, bardzo duże, historyczna arteria miasta. Przebudowujemy ją całkowicie. Zupełnie nowa jakość, nowe materiały, troszeczkę uciążliwości. No, wszystkie inwestycje drogowe na użytkowanej infrastrukturze powodują różnego rodzaju utrudnienia, ale ten efekt ostateczny, etap po etapie, pokazuje, że warto było zmierzyć się z tym zadaniem. No i bardzo duże zadanie zrealizowane w 2017 roku, to budowa łącznika między ulicą Sikorskiego a Wojska Polskiego. Przypomnę, jest to droga, która przechodzi przez teren pokoszarowy. Kilkusetmetrowy odcinek nowej drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, ale także budowa dwóch rond, bo te skrzyżowania zakończone są rondami. Duże zadanie, blisko 10-milionowe, a realizowane pół na pół za pieniądze miasta i pieniądze prywatnego inwestora, który buduje obiekty handlowe tuż obok. To dziękuję. W tych inwestycji jest, tak jak Pan powiedział, bardzo dużo, ale teraz chciałabym porozmawiać o tym, co się nie udało zrealizować w poprzednim roku. No, ten rok był ciężki i 2018 rok również wydaje się takim ciężkim z punktu widzenia zamawiającego inwestora, ponieważ sytuacja gospodarcza jest taka, że zaczyna brakować firm wykonawczych, a jeżeli już stają do przetargu firmy, to te ceny, oferty przetargowe często odbiegają od wartości kosztorysowych i niemal do każdego zadania trzeba dokładać dodatkowe pieniądze, co powoduje, że z niektórych zadań niestety trzeba rezygnować. Mieliśmy kilka takich mniejszych zadań, ale każde jest ważne, których nie zrealizowaliśmy ze względu na to, że te oferty przewyższały znacząco środki, które posiadaliśmy w budżecie. Niektóre zadania musieliśmy powtarzać po kilka razy, przetargi. No, rekord 5 razy, wyłonienie firmy, która adoptuje nam pomieszczenia w dawnych klasach 1-3 pod potrzeby przedszkola. 5 przetargów, oczywiście zakończone sukcesem na końcu, ale no, mamy z tego tytułu opóźnienia w realizacji tego zadania. Niemniej jednak za chwilę przedszkole na 120 dzieci będzie stworzone i ostatecznie jest sukces, natomiast no, przez cały rok poszukiwaliśmy wykonawców, aby zrealizować to zadanie. Większy problem jest, jeżeli mamy środki unijne i mamy terminy, czyli mamy czas, który musimy się wyrobić, a te przetargi trzeba powtarzać. Jeżeli mamy komfort czasowy, to nie ma problemu, a jeżeli stajemy pod ścianą czasową po to, żeby się wyrobić i rozliczyć ze środków zewnętrznych, no to są problemy. Tam, gdzie zadania są finansowane w 100% ze środków własnych, możemy przesunąć zadanie z roku na rok i jest kilka takich przedsięwzięć. No, ze względu na przedłużające
zdarzające się też i badania archeologiczne, i przetarg, który w końcówce roku nie doszedł do skutku, też ze względu na większą wartość, przesunęliśmy realizację bulwaru Nadodrzańskiego na ten rok. Co prawda te prace, które trwały w zeszłym roku, badania archeologiczne, one były bardzo potrzebne i bez nich i tak nie można by było zrealizować tego zadania, tego zaplanowanego etapu. Będziemy go musieli przesunąć na początek tego roku i kilka jeszcze pomniejszych zadań, które również z tego tytułu, że oferty były przewyższające posiadane przez nas środki, no musieliśmy zrezygnować, ewentualnie przesunąć na ten rok. Panie Prezydencie, z punktu widzenia lokalnej społeczności bardzo ważny dla nich jest też brak porozumienia w sprawie szpitala, w sprawie zakupu udziałów akcji w Głogowskim Szpitalu. Tutaj ciągle nie ma porozumienia. Radni chcą, aby gmina była stuprocentowym właścicielem. Szpital, starostwo nie chce się na to zgodzić, nie ma porozumienia. Czy ten rok przyniesie tutaj jakieś rozwiązania? Chciałbym, aby w końcu można było się porozumieć i szpital był współwłasnością miasta i powiatu. Pół na pół, czyli 50% powiat, 50% miasto. Powiat poszukuje takiego partnera, który mógłby współodpowiadać za rozwój, za przyszłość szpitala. Te 50% sprzedawanych jest nie po to, aby zdobyć środki, nie wiem, na realizację własnych zadań, czy załatać jakieś dziury, kredyty w szpitalu, jakieś zadłużenia, zobowiązania. Nie, te pieniądze ze sprzedaży 50% udziałów miałyby być w 100% przeznaczone na inwestycje, na rozwój Głogowskiego Szpitala, tak żeby w ciągu 4 lat ten szpital był, można powiedzieć, całkowicie odnowiony, zmodernizowany, praktycznie każdy oddział na najwyższym standardzie. Taki przykład oddanego pod koniec zeszłego roku oddziału intensywnej terapii, gdzie głównie za pieniądze z miasta, bo przypomnę, że dotacja 7 200 000 poszła właśnie na wybudowanie tego oddziału, nowoczesny, najnowocześniejszy oddział w regionie. To przykład współpracy i możliwości współpracy. Moim zdaniem, jeżeli miasto wspiera szpital, powinno za to wsparcie obejmować udziały. Jest konkretny program, konkretne działania, można to realizować. No radni ciężko powiedzieć, no mają swoje argumenty, ale przypomnę, że ci sami radni jeszcze nie tak dawno wnioskowali za tym, aby szpital był powiatowo-miejski, później mówili przejąć za złotówkę, później przejąć 100%, płacąc pełną wycenę, pełną wartość wyceny za ten szpital. Tak, stanowiska zmieniane w czasie są niezrozumiałe dla mnie, ale najważniejsze jest to, że mimo tych różnic, jeżeli chodzi o strukturę właścicielską, pomoc dla szpitala jest rokrocznie. Ona jest w różny sposób. To są pożyczki, to są dotacje, wcześniej spłacane kredyty w wyniku poręczeń. Od kilkunastu lat miasto wspiera szpital i dobrze by było, aby w przyszłości także wspierał, czy to w formie objęcia udziałów, czy przekazywania dotacji. To jest pewne rozwiązanie. Dla mnie optymalnym rozwiązaniem jest objęcie udziału w wysokości 50% przez miasto. Wtedy jako współwłaściciel wiemy, jak przekazujemy te środki, wiemy, że przekazujemy częściowo też na swoją instytucję, swoją spółkę. To jest zupełnie inaczej niż takie roczne dotacje czy inna forma wspierania. Panie Prezydencie, przejdźmy może do tego rocznego budżetu. Projekt ustawy budżetowej został przedłożony. Z projektu wynika, że dochody będą na poziomie 321 milionów, wydatki 343 milionów, deficyt 22 miliony. Jest to wyższy deficyt niż w ubiegłym roku. Przypomnijmy, w ubiegłym roku było to 16 milionów. Według wieloletniej prognozy finansowej ten rok będzie to rok, kiedy gmina zadłuży się na bardzo wysoką kwotę 30 milionów złotych. Skąd to zadłużenie? Zadłużenie wynika przede wszystkim z konieczności współfinansowania inwestycji. Tak jak powiedziałem na samym początku, bardzo dużo pozyskaliśmy środków zewnętrznych na realizację inwestycji. Na to potrzeba także udział własny. Mówiłem o tym, że w przetargach często te ceny, które osiągamy, są większe niż posiadane środki, stąd znowu konieczność znalezienia środków, aby zrealizować inwestycje zaplanowane.
Ten deficyt jest. To jest deficyt planowany, znajdujący całkowite pokrycie w budżecie. Jesteśmy na bardzo bezpiecznych poziomach zadłużenia. Praktycznie każdy samorząd zadłuża się po to, żeby realizować zadania, inwestycje, a musimy maksymalnie wykorzystać ten czas, kiedy jeszcze środki unijne są, kiedy możemy realizować te zadania, te inwestycje. Jak powiedziałem, kilkanaście projektów unijnych, od termomodernizacji, od pracowni przyrodniczych, poprzez budowę zabytków, budowa mariny, drugi etap i wiele, wiele jeszcze innych zadań, również drogowych, które współrealizujemy chociażby z województwem dolnośląskim. Na to wszystko potrzeba środków, potrzeba pieniędzy, stąd takie zadłużenie. Te kredyty są również brane po to, aby spłacać kredyty zaciągnięte w latach poprzednich. Ja tak dla przykładu powiem, że 3 lata temu zadłużenie było na poziomie 110-111 milionów, teraz będzie na poziomie 140 milionów, przy czym 3 lata temu budżet był 250 milionów, a teraz mamy blisko 350 milionów, czyli budżet po stronie wydatkowej i dochodowej rośnie nieporównywalnie więcej i mocniej niż zadłużenie. To jest dobra dynamika. Panie Prezydencie, wiem, że jeszcze może nie jest czas na podsumowania, bo jeszcze parę miesięcy do wyborów. Jednak chciałam Pana zapytać, jak te 3 lata, żeby Pan ocenił 3 lata współpracy z Radą Miejską, bo przypomnijmy, że w Radzie Miejskiej większość mają radni z Komitetu Jana Zubowskiego, czyli Pana głównego rywala w poprzednich wyborach prezydenckich. Czy one przez te 3 lata uległy jakiejś poprawie? Jak się współpracowało? Różnie jest przy różnych zadaniach. Oczywiście to nie jest komfortowa sytuacja, ale szczerze mówiąc nie ma też co narzekać, bo wiele zadań realizujemy i co do wielu zadań inwestycji nie ma w ogóle różnic. Przypomnę tylko, że na początku kadencji kadencyjny plan gospodarczy został w 100% przyjęty przez Radę. On był opracowany przeze mnie, później nieco zmodyfikowany przez Radę Miejską i przyjęty przez wszystkich do realizacji. Wszystkie zadania, które są następstwem tego planu, nie budzą żadnych kontrowersji. Oczywiście kolejność ich wykonywania często tak. Jest kilka takich zadań, o które sprzeczamy się. Ja jestem bardzo zwolennikiem rozwoju chociażby budownictwa w formie TBS-ów. Niekoniecznie radni po tamtej stronie chcą rozwijać tę formę, co widać i na poprzednim roku, co widać w projekcie budżetu tegorocznego, że ta blokada troszeczkę, jeżeli chodzi o rozwój TBS-ów, jest. Jest niezrozumiała dla mnie blokada po tamtej stronie, jeżeli chodzi o realizację czy współrealizację inwestycji związanych z drogami powiatowymi na terenie miasta. Przypomnę, że kilkanaście lat temu miasto podpisało porozumienie z powiatem, że administruje i zarządza drogami powiatowymi na terenie miasta. Z tego tytułu są różnego rodzaju dotacje przekazywane przez powiat. One oczywiście nie są wystarczające co do potrzeb, żeby ten standard był jednakowy na wszystkich drogach, ale dla mnie to nie powinno stanowić przeszkody, że miasto więcej na przykład wyda na inwestycje czy utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta. Tamci radni chcą, żeby to było co najmniej pół na pół, czyli 50-50. Szkoda, że w przypadku szpitala ten argument nie jest właściwy dla nich. Natomiast no, chociażby inwestycje na drogach powiatowych powodują różnice w zdaniach. Natomiast jak to będzie w tym roku? No ten rok będzie trudny, bo jest rokiem wyborczym i niestety już od pewnego czasu scenariusz niemal sam się pisze i wiadomo, jak to będzie wyglądało. Oczywiście non-stop szukanie potknięć, nieprawidłowości, nagłaśnianie tego, chociażby najdrobniejsze potknięcia będą wygłaszane w mediach jako niesamowite nieprawidłowości, jako rzeczy nadające się do prokuratury, do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Mamy już próbki tego i najbliższe miesiące będą tylko kumulowały taką sytuację. Jestem przekonany o tym, że taki wariant prowadzenia kampanii wyborczej został przyjęty przez tamtą stronę. Spodziewałem się tego. Szkoda, bo naprawdę ten rok jest rokiem wielu
wyzwań, wielu rzeczy dobrych, które można zrobić dla miasta i szkoda będzie tracić czas na niepotrzebne tłumaczenie się zamiast rozwijać miasto, pozyskiwać kolejne środki, realizować kolejne inwestycje. No ale jak ktoś się boi równej, wyrównanej walki wyborczej, no to musi posłużyć się takimi nieczystymi zagraniami. Panie Prezydencie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To wszystko w dzisiejszym programie. Się z Państwem żegnam i do zobaczenia.